World League of Players. I światła światła teraz zgasły. No ale naprawdę, tutaj do ostatniego metra nic nie jest przesądzone. Krzygowski, Lordzik i Januszek. Dzik, bok, bok. Z Patrixem jakiś kontakt tam był. Wow! Teraz atak Fetela od zewnętrznej. Objeżdża Pepika. Pepik tutaj jeszcze próbuje się bronić. Patrix jeszcze tutaj będzie walczył do końca. Lordzik, bok, bok z Januszkiem. Umbrella też fajna. Mogli tą walkę oglądać. Widać, że ma jakieś kłopoty. Sprombo spin i uderza któryś z białych out partii. Wow, wystartowali ale pięknie kierowcy, ale co tu się wydarzyło? I zacząłem, Fetel startuje z pierwszego miejsca. O, tam musiało dojść do kontaktu. Co tam się wydarzyło? On wyfrunął. No i zaczynamy w takim razie wyścig Grand Prix Singapuru. Jadrzek przed Bartim, ależ tam doszło do kontaktu Bartim. Tutaj cały czas obserwuję Lordzika, bo naprawdę on się zaczyna rozpędzać. My za chwilkę przy okrążenie. Wracamy szybciutko do tej walki. Ciasno tutaj wypchnięty w tym momencie Lordzik. Rąbol księża. Ścig. Pieter. Tylko na moment, bo Kacitka jeszcze walczy, jeszcze nie odpuszcza. Dobra, po zewnętrznej obieżek i teraz. Teraz zamieszanie, jeszcze co się tutaj wydarzyło? Zaczyna wyprzedzać. Kopolem. Świetnie przymierza tutaj teraz do Fetela, no atakuje od tej wewnętrznej strony. Już pierwsi kierowcy. Gravlu, brek przestrzelone hamowanie. Bok, Amburello, Jezus Maria. Pepik, rąbol marchewa. Teraz oczywiście DRS u marchewy. Ojeju! Aż za nie mówię, bez straszenia. World League of Players.